To jest Federacja, co dzisiaj. Igrzyska Śmierci, Orzeł, część pierwsza, ostatnia. Patriota i jego piękne wnętrze. A także włam stulecia. Zaczynamy od występów na igrzyskach, bo powiedzenie odwróć tabelę, Polska na czele nie ma w tym przypadku zastosowania, ponieważ jak się okazuje, także po odwróceniu tabeli nie ma się czym chwalić. I tak jest słabo. Australia ma więcej medali. Właściwie to nic dziwnego, ponieważ oni kochają zimę. Kiedy w Australii spadnie śnieg, to ludzie, którzy zazwyczaj pierwszy raz w życiu widzą ten pełen zadziwiających, skrzących się kryształków, hipnotyzujący biały puch, zachowują się jak małe dzieci. Oh my gosh, it's cold! Oh, oh my god! Woo! I got... Oh my god! It's crunchy underneath my feet! It's crunchy! W związku z tym, że tak być dalej nie może, że niemal 40-milionowy kraj wysyła na zimowe igrzyska sportowców, którzy zajmują miejsca od 60 do 80, których wyprzedzają Grecy oraz Tajowie, postanowiłem, że ja wystartuję na igrzyskach. Poczyniłem już pewne przygotowania. Musi powalczyć. Fenomenalny skok! Adam, kochamy cię! Rozważałem rozmaite sporty. Ostatecznie padło na curling, szachy na lodzie. To teraz bardzo popularna dyscyplina. Taki mam skrobak. Prawie identyczny. Dobrze! Tyle zabrakło. Położę. Obłos. Pana stoi jakby na białym, a mój stoi jeszcze na czerwonym, czyli pana jest bliżej środka. I aktualnie jest taka sytuacja, że pan wygrał ze mną 2-0. Bo pana dwa kamienie są bliżej środka niż ten mój jeden. Poza tym, że są właśnie Mistrzostwa Świata mężczyzn, kobiet, to są jeszcze seniorów, seniorek, gdzie właśnie chyba 55 lat i wyżej grają ludzie. Ale ja to bym wolał na igrzyskach po prostu. No to myślę, że jeżeli pan by zaczął trenować teraz, no to... I mocno. O, to wygląda dobrze. Z optymizmem patrzymy w przyszłość, nie zapominamy jednak o przeszłości. Ta dewiza przyświeca ostatnio projektantom wnętrz. Teraz najnowszy krzyk mody, inspiracja dla rodziców, jak urządzić pokój nastoletniego chłopca. Ściany w bieli oraz czerwieni. Tu ewentualnie można by jeszcze zgodnie z najnowszymi trendami postawić staropolskie tipi, w którym chłopiec mógłby kryć się przed moskalami i strzelać do nich z łuku. Łóżko to najlepiej jednak w kształcie poloneza atu, a na ścianie warto powiesić plakaty z wizerunkami idoli. Kogoś, od kogo chłopiec może się uczyć zasad, zaradności, kto świeci niczym latarnia przykładem i oświetli chłopcu drogę tak, aby wyszedł na porządnego, godnego szacunku człowieka, patriotę. Minister spraw wewnętrznych zwrócił się do premiera o powołanie międzyresortowego zespołu do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom inspirowanym nienawiścią na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, to jest pełna nazwa tego zespołu. Dla ułatwienia należy więc używać skrótu. To będzie MZDSPPFIIUTOPINNTRNERWAZWNB. W tej sytuacji, nieco zrozumiałe, należy także powołać międzyresortowy zespół do spraw przeciwdziałania problemom z zapamiętywaniem nazw międzyresortowych zespołów poprzez tworzenie z nich łatwych do zapamiętania skrótów, co przyczyni się do prawidłowego zrozumienia przeznaczenia owych zespołów, a także ułatwi wszystkim życie, którego skrót brzmiałby, to już bardzo łatwo zapamiętać, MZDSPP ZZNMZPTZNEUDZSCPSDPZPOZATUWZ. Wciąż nie jest jasne, do jakich to klejnotów, skarbów usiłowali dostać się dwaj włamywacze w Szanghaju. To jednak zupełnie nie ma znaczenia, ponieważ liczy się fakt, że udało się zarejestrować sam proces tego usiłowania dostania się. Co doprowadziło do tragedii? Aby dociec prawdy, przeprowadziłem inscenizację tego wydarzenia. Oto efekt. Uprawianie tego typu procederu w kapturze to wielki błąd. Kaptur ogranicza pole widzenia. Co robić, aby zamaskować fizjonomię i jednocześnie mieć oczy dookoła głowy? Oczywiście nie jest naszą intencją doradzanie przestępcom. Przeciwnie, to w trosce o zdrowie patriotów. Oni również zazwyczaj zakrywają twarze i rzucają kamieniami. Przeprowadziłem wiele prób testów. Ostatecznie okazało się, że najlepiej sprawdza się stara, dobra pończocha względnie rajstopa. Może to nie jest najbardziej elegancka metoda kamuflażu, tu jednak nie chodzi o elegancję, ale o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w skrócie BHP. No i to tyle. To była Federacja, czyli racja Federa, czyli moja racja. Tu macie ostatni odcinek Federacji. Subskrybujcie kanał. Do zobaczenia.